Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu pod wierzbą. Drugi, druga odsłona cyklu Płaskoziemcy Agile'a. Dzisiaj ze mną osoba, której jeżeli nie znacie, to nie wiem pod jakim kamieniem się ostatnio chowaliście. Cześć Ax, miło Cię Uszy, widzieć. Uszanowanko, dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziękuję za zaproszenie. Super, bardzo się cieszę. Aks, jesteś niezwykle kolorowym i takim wokalnym głosem. Wokalnym głosem, Boże, jak to brzmi strasznie po polsku. Dobrze słyszalnym głosem w naszej społeczności. Fajne rzeczy piszesz, fajne rzeczy robisz, masz świetne naklejki, świetne kubki. Cieszę się, że jesteś. I, i, i powiedz mi, co masz dzisiaj w swoim kubku czy szklance? Dzisiaj woda. Spotykamy się rano. Jestem już po pierwszej kawce, ale bezpiecznie, żeby nie zasychało w trakcie rozmowy woda. Doskonale. Kurczę, ja też jestem po pierwszej kawce. Ja też mam wodę w kubku. No. Także jest pięknie. No dobra, to słuchaj, płaskoziemce Jayla. Oczywiście, płaskoziemstwo się. Wszędzie się szerzy, tak? Jakby we wszystkich, we wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych dziedzinach. Bo yy, nie wiem, czy wiesz, nawet istnieją osoby, które twierdzą, że dentyści próbują ludzi, próbują ludzkość zatruć. Hmm, yy, hmm. <laughs> dla, 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 mnie, dla, dla mnie temat y, teorii spiskowych i płaskoziemców się zakończył w momencie, kiedy usłyszałem, że gołębie to są tak naprawdę jakieś takie nadajniki, które mają nas śledzić i poddawać inwigilacji i to było dla mnie tak dużo, że stwierdziłem, okej, okay, to to jest ten zakątek internetu, w który nigdy więcej nie chcę już się zapędzić. No właśnie, i to są takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka są absurdalne, tak, no bo leczenie kanałowe będące sposobem na trucie ludzi, tak, czy właśnie gołębie będące yy, będące robotami, którymi sterują ch chyba rząd amerykański podobno CIA, tak, CIA, nie, stosuję to jakby, to jest coś, co rzeczywiście na pierwszy rzut oka można yy, można, można yy, rozpoznać jako coś, co jest coś absurdalne. Ale z drugiej strony, jeżeli jest się kimś początkującym w jakiejś dziedzinie, Wchodzi się w ten świat i nagle słyszy się o czymś takim jak na przykład Agile 2, to można pomyśleć, hej, to ma trochę sensu. Co myślisz o Agile 2? Myślę, że to jest bardzo bliski worek temu, do tego z naklejką Agile umiera, w, 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 w tą uliczkę nie chce wchodzić ale ja ze Agile 2 się zetknąłem stosunkowo późno, aczkolwiek już w momencie, w którym bardzo mocno kliknęło mi z manifestem, bo ja byłem przez wiele lat z Scrum Master'em, czy najpierw Project Managerem, później Scrum Master'em, który raczej czerpał inspiracje z frameworków, niż na przykład stosował Scrum'a by the book, i zawsze coś nie działało, zawsze tam było dużo dysfunkcji i, 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 i problemów, ale, ale wydawało mi się, że tak musi być. A potem zrobiliśmy w organizacji, z którą byłem związany, eksperyment, zrestartowaliśmy naszego scruma, zrobiliśmy go dosłownie scrum Guide'owo, także jak były jakieś zagwostki, jak to powinno działać, to pierwsze miejsce, w którym sprawdzaliśmy, był Scrum-guide. I okazało się, że te wszystkie wartości opisane w, w manifestie mają sens, że to działa, że, że, Surprise. że, że to, tak, dokładnie. I ja na przestrzeni lat sobie lubię eksplorować pojedyncze jakieś takie, takie wartości, pryncypia. I chyba w momencie, kiedy odkrywałem Agile 2, byłem na etapie y, analizowania, prostota jest, y, jest kluczowa. I miałem takie, czytam dokument, który jest nawet na poziomie tego streszczenia, bo, bo sama, sama konstrukcja y, strony, która przedstawia Agile 2, jest dosyć, y, dosyć ciekawa, bo tam jest wersja skrócona. A jak chcesz sobie poczytać więcej, to możesz się zagłębić. No i z, z czterech zasad, dwunastu pryncypiów powstała przeogromna kobyła, która mówi o tym samym dosłownie. O tym samym, tylko jest takim agile manifesto na sterydach, i równocześnie próbując przekonać czytelnika, czy osobę, która właśnie ma styczność z tym tworem, że to co jest opisane w manifestie jest nieaktualne, niedostosowane do współczesnych czasów, więc powinniśmy zaktualizować to nasze myślenie o zwinności i o to jest, o to jest mm -hmm. ono. A, jeżeli dobrze kojarzę, to tam jest 60 zasad? Kurczę, nie przygotowałem się z tej liczby, ale tam są jakieś, jakieś obszerne, obszerne ilości wartości i, mhm. i zasad, które dosłownie tak. tłumaczą, Jest... czym są te pryncypia manifestowe. I okej, okay, jeżeli to ma być jakby pomoc w zrozumieniu, jak, jak przełożyć te wartości i zasady manifestu na faktyczne działanie, to taka treść ma sens, ale jeżeli to ma być odpowiedź na niedziałający manifest, to coś mi tu się nie zgadza. Mhm. Ja właśnie patrzę na stronę, mają sześć wartości, inaczej, sześć punktów po dwie wartości, cztery zasady, sześć dotyczących Produktu, portfolio i interesariuszy, trzy dotyczące danych, dwie dotyczące frameworków i metodologii, pięć dotyczących technologii, sześć dotyczących indywidualności i zespołów, przepraszam, pięć dotyczących indywidualności i zespołów, trzy dotyczące zespołu i organizacji, cztery dotyczące continuous improvement, trzy dotyczące skupienia i dziewięć dotyczących leadershipu. No. Tak. Także tak, arkusza to, kalkulacyjnego by to trzeba wrzucić. No dokładnie, ja też sobie wszedłem na tą stronę i to wygląda tak, że jakby jest 10 kategorii, w których mhm. jest od trzech czy dwóch do niemal 10 dodatkowych, princy... no tego jest za dużo, po prostu ja... Y... Znaczy, ja mam świadomość tego, że ludzie potrzebują uzasadnień, ludzie potrzebują wyjaśnienia. I jestem wielkim fanem takiego dokumentu, który, który został kilka lat temu opublikowany. Ostatnio była chyba nawet jakaś aktualizacja na stronie InfoQ, która, mhm. white paper, czy w zasadzie e-book, który opisuje. Czy, czy, czy wyjaśnia wartości i, i, i zasady. No dosyć obszernie, tak, na, tam jest e-book, chyba na 100 stron, gdzie y, gość w praktyce opowiada, jak mhm. te wartości przekładają się na to, co widzimy w, w otoczeniu organizacyjnym. I to jest dla mnie super treść, i ja bardzo często mhm. tą treść y, rekomenduję ludziom, z którymi pracuję, że jeżeli chcesz zrozumieć, jak to, y, jak to przełożyć na rzeczywistość, to tu jest dokument, który Ci o tym opowie. I dlatego jest mi bliższe takie podejście, że jakby tłumaczmy, wyjaśniajmy, pomagajmy zrozumieć, ale nie negujmy, nie róbmy tego w formie negacji, że te, 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 ten dokument jest na tyle krótki, że trudno go zrozumieć, więc masz tutaj więcej, tylko edukujmy, a nie kontrujmy. Tak mi się wydaje. Mhm. Ja pamiętam moje, moją styczność z Cliffem Bergiem, czyli współautorem Agile 2. Miałam w momencie, kiedy opisałam problemy z domyślną instalacją Jira i jakie ona wprowadza problemy nie? w zespołach skramowych. Pamiętam, że wtedy Cliff Berg się do, do, do tego bardzo ładnie doczepił i napisał, że skram jest zepsuty, Agile jest zepsute, chodź do Agile 2. Nie? Ja czytam ten Agile 2 i mówię... Hm. No jakby nie ma tam nic złego, ale jakby chłopie, czy ty zrozumiałeś oryginał? <grywa> tak? Bo napisałeś to samo, tylko właśnie troszeczkę roz... bardziej rozszerzonymi słowami. Nie? I wydaje mi się, że tu dotknęłaś chyba sedna tej całej sytuacji, bo jeden z autorów właśnie bardzo zaciekle walczy o, o wypromowanie tego mhm. Angel 2 na prawo i lewo rozdając liście wszystkim. I... Dotychczasowym frameworkom i dotychczasowemu manifestowi i to mi się chyba najbardziej nie spina, że to jest dla mnie taki bardzo, nawet bym powiedział, zgorzkniały styl walczenia o, o swoje. A tak jak mówisz, no to jest bardzo tożsame, bardzo, bardzo. I nawet próba. Ja chyba, chyba raz mi się zdarzyło wejść w jakąś dyskusję z, z Cliffem i dużo w moim życiu zmienił taki mem, który kiedyś, kiedyś zobaczyłem, choć spać, nie mogę, bo ktoś w internecie się myli i, i gościa no tak. siedzącego przy klawiaturze i i ja bardzo staram się odbijać od takich yy, praktyk. Czasem mi się zdarza złapać, tak jak ostatnio w kontekście yy, teorii ograniczeń na LinkedInie. Yy, też się wypowiadałaś na, na, na temat tego wątku, zresztą zrobiłaś super post, który bardzo, bardzo, bardzo propsowałem. Yy, więc czasem się daje złapać w to, ale, ale to zazwyczaj są takie momenty, kiedy ktoś bardzo mocno stara się. Udowodnić, że mhm. y, mój framework jest lepszy niż Twój i y, 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 y wytknąć wszystkie, wszystkie możliwe błędy. I oczy, oczywiście te błędy, które są wytykane, one są prawdziwe, tylko że one mają niewiele wspólnego z. Y, z esencją tego frameworka, czy z esencją zwinności, odbijając do klifa, tylko to są przykłady jakichś dysfunkcji, mm -hmm. z którymi no, warto się mierzyć, a bardzo często y, tym punktem zaczepienia dla osób, które, są, które poszukują jakichś nowych rzeczy, y, to jest właśnie takie poczucie, nie działa. Zacznijmy robić Kanbana. Bez o, takiej refleksji. Dlaczego nam ten skram nie działa? Nie? Tak naprawdę, jakie są przyczyny źródłowe, i czy my na pewno rozwiązujemy problem, który, który mamy w organizacji, czy szukamy kolejnego plasterka, który albo nie wiem, kolejnego świecącego. Jakiegoś atrybutu, który odciągnie nasze skupienie od tego, co ważne, czyli od poprawiania tego, co nam nie działa w kulturze organizacyjnej? Mm -hmm. No, właśnie, to mi przypomina świetny komiks od, od, od Comic Agile. Oni są, Dewysołowiec, uwielbiam y, zwykle to, co, to, co wypływają o wojnach frameworków, y, bo. Y, to jest bardzo, bardzo prawdziwe. I co jest ciekawe, co prawda na tamtym obrazku, zresztą ci, którzy nas oglądają, mają okazję go widzieć w tym <laughs> momencie. Na tym obrazku są takie, takie, takie mury tak? tych, wszystkich, tych wszystkich frameworków. Ale bardzo ciekawe jest też to, że w większości twórcy tych frameworków tych wojen nie prowadzą. Sami twórcy, są wyjątki oczywiście, ale sami twórcy generalnie, jeżeli już mówią, że to się nie powinno zdarzyć, to mają jakiś powód. Pamiętam dawno, dawno temu, wiesz, zamierzchłej przeszłości polskiego skrawa, skrawa e, światowego, czyli tam nie wiem, ile to było z 12 czy 15 lat temu i coś, coś takiego. E, było coś takiego, że skramban to było absolutne nie. Tak. To było jeszcze zanim Kanban w ogóle został opisany jako sensowna metoda. Tak? To było wtedy, kiedy Kanban miał trzy zasady, i to by było na tyle: nie? czyli wizualizuj pracę w toku, ogranicz, że wizualizuj proces, ogranicz pracę w toku i ciągle usprawnij. To było, to, to było tyle. Nie było to w żaden sposób ustrukturyzowane, a Anderson się zarzekał, że nigdy nie będzie certyfikacji z Kanbana. Haha. Ha. I, i, I w tym momencie pamiętam, że Schwaber i Sutherland bardzo się, bardzo się jeżyli na myśl o skrambanie, ale to było związane z tym, że wprowadzony był kanban jakby jako element skrama, natomiast porzucane były inne elementy skrama bez ich zrozumienia. Nie? Więc to dlatego było tak, że kanban i ze skramem nie powinien być łączony, bo był łączony w sposób, który pokazywał niewiedzę. Nie? Tak, tak, e, tak, tak, tak. A tak poza tym, no przecież chwila, moment, sprint backlog praktycznie od zawsze był tablicą kanbanową. Nie? A ograniczenie właśnie, pracy w toku zawsze rekomendowane. Właśnie chciałem to powiedzieć, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy, czy praktykowaliśmy kanbana, czy, czy, czy skrambana, czy go negowaliśmy, to i tak z tych elementów korzystaliśmy, bo one po prostu działały. E, więc tak, ale też, też pamiętam ten moment, kiedy kiedy Scramban Skramban był no taki takim ob ob obiektem dyskusji o tak to powiem właśnie, właśnie, właśnie z tego powodu że to była taka obietnica szybkiego poprawienia tego co ci nie działa nie dowozisz co sprint to no hej, nie musisz robić sprintów, zrób sobie tutaj kanbana i teraz yy, już wszystko będzie cudownie, bez takiej refleksji, a czego nie dowozisz, co sprint. Nie? No właśnie. I co w ogóle sprinty tak. dają, tak. No, też tak samo jak twórcy LESA mówią: OK, no dobra, zmieniliście skram, a my co prawda się trzymamy starszej, starszej wersji, ale to bardzo niewiele zmienia. Nie? Yy, więc jakby. I, ale, ale, ale i mimo wszystko te wojny są. I mam wrażenie, że prowadzą je ekstremiści metodowi. Czyli te osoby, które są tak zakochane w tej danej metodzie, dołączyły wręcz do kościoła. Ja pamiętam kiedyś, jak kiedyś, kiedyś ktoś, mieliśmy okazję na którejś konferencji spotkać taką grupkę takich naprawdę wyznawców. Nie? Pamiętam, ci wyznawcy sobie poszli i potem ktoś rzucił takim pięknym tekstem. No... To było czytanie z pierwszego listu świętego Szwabera do deweloperów. Yy, no, jest to dla mnie, yy, nie wiem jakiego słowa użyć, trudny wątek naszej rozmowy, bo ja też taką osobą byłem. I, ja też! Ja też! I, 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 i ja nawet. Yy, nazywałem się fanatykiem Skrama i, i, i agile'a i potem, jak zacząłem sobie bardzo mocno analizować temat, skąd się wzięło w ogóle słowo ceremonie w, w, naszym, w naszym środowisku, i że te ceremonie to zawsze są takie kościołowe i religijne, o tak to powiem. To zdałem sobie sprawę z tego i no Ale fanatyzm też się wywodzi z, z, z kultu jakby religijnego, i, i wtedy zacząłem też sobie uświadamiać, że dużo w tym moim podejściu, dużo w tym moim promowaniu skrama jest, jest takiej niesprawiedliwości, o tak to powiem. Miałem też bardzo długi epizod rantowania Seifa. Mhm. I, 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 I dosyć ironicznie się wypowiadałem o seifie, i tak naprawdę nadal bym pewnie mógł, gdybym nie oddzielił idei stojących za czy teorii seifa od, od praktyki. Bo, bo jednak seif w swoich materiałach ma, już pomijając fakt, jak bardzo jest to twór skrojony pod konkretnego klienta, yy, to jednak ma tam trochę teorii, które, które mogą pomóc z zwinnym praktykom, którzy potrzebują sobie usprawnić jakieś procesy niedziałające w, w ich środowisku, ale też bardzo często. Podchodzimy do, do innych frameworków, o których słyszymy dużo negatywnych komentarzy na zasadzie: Nie, no nie dotykam tego, bo przecież safe jest zły. Bez, bez takiego praktycznego podejścia, czym na pewno nie znajdę tam nic, co by mogło mnie, mnie wspomóc. Natomiast jeżeli chodzi o ten ekstremizm. No Wydaje mi się, że to jest z, z, znów zahaczę o ten wątek, to jest duży, duży powód, dlaczego tak dużo osób chce się odwrócić od zwinności, że ekstremiści obiecują łatwe rozwiązania bardzo często. O, ekstremiści obiecują, że przyjdź do nas, my rozwiążemy wszystkie Twoje problemy. I pewnie na krótką metę rozwiązują te problemy, ale potem się okazuje, że to jest tylko pudrowanie wieprza, i, i, i czy jak to był pastowany kaban w samych swoich, e, czyli taka próba ukrycia tego, tych problemów, które mamy, przykrycia czymś świecącym, czymś nowym, i, mhm. i, i na dłuższą metę i tak wracamy do, 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 do starych problemów. Mm -hmm. no właśnie, ja, ja też jestem winna tego ekstremizmu, ja kiedyś kurczę na swoim blogu, popełniłam tekst, który stwierdzał, że y, Scamwork jest zawsze lepszy niż Scamalliance i y, y, to, to były właśnie jeszcze takie moje lata albo, że menedżerowie są niepotrzebni tak? co nawiasem mówiąc jak zobaczyłam, że jest to case tak, y, który jest na szkoleniu PAL-E, to pamiętam, że chciałam się schować pod ziemię bo to po prostu tam jest, tam jest, tam jest osoba w, 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 jakby w, w tym case'ie szkolenia, która po prostu wygląda jak ja, która byłam na samym początku swojej drogi Scrum Masterskiej I, i, i po prostu miałam ochotę się schować, tak? Jakby też jestem tego winna, też byłam fanatyczką, też jawnie mówiłam, że Kanban jest B, tak? No przecież Scrum mm. jest lepszy, nie? Ale z, w pewnym momencie trochę poszłam po rozum do głowy. Ja mam wrażenie, że wszyscy e, specjaliści, którzy stosują te metody, przez taki etap przechodzą. Szczególnie ci, którzy są mocno w to zaangażowani z różnego powodu, tak? czy z tego, że to jest po prostu moja profesja i coś, coś, co lubię, czy może są tam ludzie, na których mi zależy. E, mam wrażenie, że wszyscy przez to przechodzą. Bo jak myśmy też mieli naszą, naszą szkołę Scram Masterów, to też tam ten ekstremizm, ten fanatyzm pojawiał się w pewnym momencie. Nie? I teraz pytanie, czy da, jak myślisz, da się coś z tym zrobić? Rozmawiać. Tak Rozmawiać. mi się wydaje, że. Że masz rację. Na, nawet nie, nie pamiętam w tym momencie modelu, ale wyda, w, widziałem ostatnio jakiś taki grafikę, wykres opisującą to, jak przechodzimy przez różne stany świadomości, e, dochodząc do, czy zdobywając doświadczenie. Mhm. I, I tam faktycznie ten fanatyzm był. To mnie uderzyło, właśnie, że, że o, ja się bardzo jasno mogłem określić, gdzie, na, w, 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 w których punktach swojej kariery zawodowej byłem, w którym miejscu. No i tam gdzieś dochodzimy do, do takiego miejsca, gdzie zaczynamy kwestionować swoją wiedzę nie? na zasadzie jejku, ile jeszcze nie wiem, i poszukiwania i znajdowania tak naprawdę odpowiedzi w, na, na, na wiele nurtujących nas pytań w obszarach, do których jeszcze nie dotarliśmy do tej pory. E i wydaje mi się, że no to, to jest ta rola mentorska, którą, która idzie w parze, według mnie, z, z, z taką rolą seniorską. To znaczy, jeżeli dla mnie seniority to nie tylko czas spędzony w danej branży, ale to jest też umiejętność dzielenia się wiedzą. Mm -hmm. i, I zarażania innych dobrymi praktykami, dobrymi nawykami, dobrymi standardami. I też wydaje mi się, że takie. Dlatego powiedziałem rozmowa, a nie nauczanie, bo, bo nie każdy może być gotowy na te treści w danym momencie, na tą rozmowę. I zdarzało mi się, jakby, rozmawiać z samym sobą sprzed kilku lat, czyli z osobą, która była bardzo mocno zaciekle, broniąca swoich racji i, i ja nie dążyłem do tego, żeby za wszelką cenę wygrać, tylko mówię, okej, okay, postawmy tu kropkę z, z taką nadzieją, że za jakiś czas się spotkamy i wrócimy do tej rozmowy, tylko będziesz już w trochę innym miejscu, bo przerobisz te, te różne case'y i doświadczysz tego, że ten menadżer to jednak jest ci potrzebny i że ten kanban to jednak jest spoko i że z tym, tą złożonością organizacyjną to i tak się zderzysz i wtedy możemy porozmawiać o, o rzeczywistości, w której, w której funkcjonujemy, bo jednak takie, mhm. taka ślepa wiara w, 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 w to, Czym jesteśmy w danym momencie ekspertami, przysłania nam dużo dużo mhm. obszarów, które, którymi gdybyśmy się zajęli, to albo gdybyśmy się zastanowili, jak możemy się za nie zabrać, to jeszcze łatwiej by nam było te nasze praktyki wcielać w życie. Więc. Więc wydaje mi się tak, fajnie to, fajnie to, 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 to o tym powiedziałaś, że to jest pewien etap. I wydaje mi się też, że to, co w tym momencie robimy, jest też, też taką formą no, już powiem edukacji, nie? pokazania, mhm. że, tak. że, że, że my też tam byliśmy. I, I jeżeli jesteś w takim miejscu, no to. Ja mogę powiedzieć pogadajmy, bo ja z chęcią zderzę się z twoją rzeczywistością i zastanowię się, czego jeszcze nie widzisz. Mm -hmm. Tak, i ja tutaj w ogóle chciałabym przeklasnąć od razu programowi, który autorstwa, znaczy, który powstał z inicjatywy Marzeny Zaziom i Lejka, czyli Marcina Lelka, czyli skremdzielnia, tak którą jest. uważam za fenomenalny pomysł właśnie, który Pomaga rozproszyć ten, ten ekstremizm tak, u młodych scrum Masterów, bo ci, którzy już są trochę bardziej doświadczeni, dzielą się tym, co mieli okazję zobaczyć, tym, co mieli okazję przeżyć tak, z, z młodszymi. Nawet jeśli nie są doświadczonymi mentorami, to ta rozmowa, o której mówisz, tak, to podzielenie się tą perspektywą, jednak zwiększa tą wiedzę, szerokość tej wiedzy, nie? szerokość doświadczeń, i uważam to za świetny pomysł. Co jest też super doświadczeniem w kontekście zdobywania doświadczenia jako mentor, bo ja jestem mega fanem tego modelu Barego Overima, postaw Scrum Mastera. I mm -hmm. miałem przyjemność dosyć wcześnie na ten model trafić, bo ja byłem na tym Agile By Example, gdzie, gdzie Barry pokazywał ten model, i to było jakieś pół roku po tym, jak on go stworzył. Mhm. I dla mnie to była rewolucja. To, był, to, to, był, to, to była rzecz, której w tym momencie swoje, w swoim, w swojego rozwoju ja potrzebowałem, bo to dokładnie mi poukładało wszystkie klocki. I mówię o tym, dlatego że tam jest również Scrum Master jako mentor, i fajnie jest. Znać różnicę pomiędzy um, nauczycielem, mentorem, a coachem. I mm -hmm. jakby ja, w swoim fanatyzmie, też bardzo często, może inaczej, zbyt często wchodziłem w postawę coacha i, i z, 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 zbyt dużo zadawałem pytań. Nawet miałem taki, te, 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 taki, taką etykietkę przez jakiś czas: Aks i co możesz z tym zrobić, bo to była moja mantra. Ona finalnie doprowadziła do dobrych rzeczy, bo, bo udało się zbudować kulturę opartą o refleksję i zastanawianie się zamiast psychologię i szukanie kogoś, kto mnie wyręczy. Ale to też nie było zdrowe wtedy. Mhm. Uważam, że jakby ten coach nie, nie, nie zawsze, albo w, no coach powinien być w odpowiednim momencie. Natomiast no, jakby takie programy jak, yy, yy, jak Skram Dzielnia, gdzie osoby, które uważają, że mają już doświadczenie i chciałyby zrobić jakiś kolejny krok, yy, mogą rozwinąć sobie te kompetencje mentorskie, które później będą przydatne czy dalej w roli yy, w scrum mastera czy pracując trochę szerzej z organizacją łapie się na tym że Agile Coach czy Scrum Master? No, Scrum Master, jeżeli dobrze wykonuje swoją robotę, to w pewnym momencie też pracuje z organizacją, bo jest to jedna z jego odpowiedzialności. No ale tak, no, biorąc pod uwagę tą, tą złożoność różnych struktur organizacyjnych, bardzo często Agile Coach jest awansem ze stanowiska mhm. Scrum Master'a. Więc no, nie, niezależnie od tego, czy będziemy Scrum Masterami, Agile Coachami. Projekt menadżerami, liderami czy konsultantami, mhm. zawsze ten aspekt mentoringu będzie bardzo przydatny. I mhm. Tak, też propsuję. Oboje chyba mieliśmy tam epizod w, w Skramdzielni. Ja co prawda nie byłem mentorem, mhm. miałem tam webinar o Ja też. Ale tak, bardzo, bardzo fajnie przyglądać się tej inicjatywie. Właśnie trwa mhm. trzecia edycja z tego, co kojarzę i tak. super, że to się rozwija. Mm -hmm, tak. Patrzę też na, na tych mentorów, tak? Część osób znam, część osób wiem, że będzie potrafiła poprowadzić, poprowadzić kogoś innego. Z innymi osobami nie spotkałam się, ale nawet jeśli, tak? Nawet jeśli to nie będzie wysoki poziom mentorski, to nadal będzie to rozwijające. Tak, nie? oczywiście, tak. Oczywiście. No, bo, bo, bo mentee i mentor w takiej relacji te rozwijają się oboje. Ja, to, to jest jakby, znowu jest wierzenie, tak, związane z tym, że przecież to, to Menti się rozwija, a Mentor nie. Bzdura, Mentor też się rozwija. Mentor się świetnie rozwija, potrafiąc jakby, nabierając umiejętności, jak pracować. Nawet jeżeli mówi się o mentoringu, tak zwanym, który trochę nie wyszedł, tak, to z niego nadal można wyciągnąć świetne wnioski. Nie? Także to jest coś, w czym ciężko, ciężko z tego nie skorzystać. I mi jest bardzo bliskie to, to, to stwierdzenie, że najlepiej się rozwijamy ucząc innych i ja tego... Doświadczam od trzech lat, bo trzeci rok jestem związany, wcześniej z Wyższą Szkołą Europejską, teraz to jest SWPS, bo SWPS przejął Tischnera. Mhm. I no, no ja tam uczę studentów pierwszego roku, jak pracować, jak organizować się do pracy zespołowej, jak organizować Super. pracę zespołową w, 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 przy projektach. I ja sam mam. Mnóstwo aha momentów w trakcie, w, w trakcie czy przygotowywania zajęć, czy, czy, czy nawet ich prowadzenia, bo czasami opowiadając o pewnych rzeczach, ujmuję to w jakiś inny sposób i mam takie mhm. Ej, nigdy tego nie ująłem takimi słowami, a to jest naprawdę fajne. I, mhm. więc, I trafiło. Tak, tak, tak. I każda inicjatywa, e, każda inicjatywa, w której możemy się sprawdzić, jako. Jako nauczyciel czy mentor, i to nie na takiej zasadzie, że tworzę e-learning i, i tyle, albo że piszę teksty, albo nagrywam wideo, to też jest fajne, natomiast, bo to też jakoś strukturyzuje naszą wiedzę. Natomiast ta zwrotka z rzeczywistości, gdzie mamy do czynienia z drugim człowiekiem, który reaguje na to, co my mówimy i może też powiedzieć, ale mi to nie działa. W sensie ja tak. Ja nie rozumiem, jak to, bo ja czytałem już to o tym tyle razy i próbowałem to u siebie w zespole wdrożyć i to po prostu nie działa. To mm -hmm. też pokazuje, że być może my nie opowiadamy o tej zwinności w wystarczająco zrozumiały sposób. No tak. A no właśnie, bo kurczę, mówimy o czymś, co jest rozwijające, tak? Zarówno dla tego mentora, jak i mentee. To teraz spróbujmy porozmawiać o czymś, co wydaje się rozwijające, ale czasem jest wręcz zaprzeczeniem, czyli tak zwanej certyfikatozie. Jak to fajnie ująłeś w naszej rozmowie tuż przed, tuż przed, tuż przed nagraniem. Um, bo ja to obserwuję. Ja, zresztą ja jestem z tego obozu, który te certyfikaty wystawia. Nie? Ja mam moc wystawiania certyfikatów. I jeszcze w dodatku teraz kombinuję swoje własne certyfikaty, tak? No, ale te certyfikaty, one się mam wrażenie, dewaluują. Nie? I często są używane trochę nie do tego, co trzeba. Jak do tego podchodzisz? No właśnie. Pytanie, co stoi za potrzebą zdobycia danego certyfikatu? Ja nawet uważam, że certyfikaty są jakimś, jakąś nagrodą, zwieńczeniem za, za trud włożony w, w zdobycie wiedzy czy, czy, mhm. czy, 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 czy doświadczenia. I um, ja uważam, że jest ogromny. Ogromna wartość w uczestnictwie w szkoleniach, bo mm -hmm. możemy zmierzyć się z jakąś, jakimś nowym materiałem albo z tym samym materiałem, z którym już pracujemy, tylko mm -hmm. w bardziej taki ustrukturyzowany, właśnie sposób. Zetknąć się z doświadczonym trenerem, który może nam wyjaśnić zawiłości w bardziej zrozumiały sposób. Zetknąć się z innymi ludźmi, którzy pracują w podobnym kontekście i być może mają trochę inne problemy, i wzajemnie sobie możemy zaczerpnąć od siebie tych doświadczeń. I to jest mega wartość. I równolegle jest jakiś taki. Jest taki trend zbierania kolejnych badży za zdobyty, za odbyty kurs trochę jak Pokemony, Nie, mm, że, o tak. że, że, że mam tych kursów nieskończoną ilość, i szczycę się tym, że odbyłem ich nieskończoną ilość. I no, ja miałem w zeszłym roku taki żart, yy, prima Aprilisowy, który Autentycznie sporo osób odebrało jako coś prawdziwego, bo uruchomiłem Aha. na 1 kwietnia y, certyfikowany y, kurs Professional Certified Sticky Notes Master i to był kurs z odklejania karteczek. E, kojarzycie, poczekaj po sekundę. Tak, pokaż, jak odklejać karteczki. To jest ważne. Niejednokrotnie na moich szkoleniach ludzie mówią, że to jest najważniejsza rzecz, której się nauczyli. Czekaj, bo to jest akurat zły bloczek. Mhm. Tu mam małe, więc może będzie widać. Jeżeli odklejamy karteczki w ten sposób, czyli od dołu do góry, to one się przyklejają. Czekajcie. Są zakrzywione, więc słabo się przyczepiają. W taki sposób. O, one się tak. I na przykład, jak potrzebujecie zrobić zdjęcie, potem jakiegoś takiej, jakiejś pracy, albo po prostu ją przejrzeć, to się z tego trudno korzysta. Jeżeli odklejacie karteczki od boku, to one przyklejają się na płasko. I to było wszystko, jeżeli chodzi o moje szkolenie. Tak naprawdę tego szkolenia nigdy nie było, yy, tylko chodziło o to, że zrobiłem filmik w stylu Mango Gdynia, w którym zapraszam do yy, wzięcia udziału w tym certyfikacie. Podziel się proszę linkiem, jeśli to jeszcze jasne misi, to dorzucimy. Jasne. To się wzięło trochę stąd, że to, znaczy to się wzięło z dwóch, z, z, z dwóch powodów. Jedną to y, ja też to słyszałem na szkoleniach, y, które prowadziłem, że ludzie mówili: Za każdym razem, jak wprowadzałem ten element, to był taki pomruk, po prostu wow, zmieniło to właśnie moje życie. Yy, I miałem takie, taki pomysł, kurczę, czy taką myśl, kurczę, fajnie by było. Ludziom dać coś w nagrodę za to, że odbyli to szkolenie właśnie. A potem pojawił się w skramorgu ten kurs z, z chyba z fasy, fasylitacja. Tak. Bo najpierw była fasylitacja, a potem był ten z zarządzania Backlogiem. Tak. Ale Fasylitacja miała pierwszy taki dziwny skrót na, za, na zasadzie pyfisem. Pycyfysy... Tak, PSFS. I to I... było dla mnie takie, ej, idziemy w coraz dziwniejszych kierunkach i stąd się wziął właśnie PCSNM, czyli Professional Certified Sticky Notes Master jako odpowiedź na, czy no, jako po prostu ironia na, na, na to wszystko, co doświadczamy i autentycznie, raz, że to się bardzo fajnie w jakimś tam wiralu rozniosło, ale, ale autentycznie miałem Rozmowy, że z jednej strony, jak już odkryłem następnego dnia, że to był żart, to miałem reakcję starej. Jak ja to zobaczyłem rano, to mówię, zwariował w ogóle. On, on naprawdę zrobił kurs z tego, ludzie w to uwierzyli. I to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, nie? Że, mm -hmm. że że z jednej strony powstają kolejne. Sposoby na certyfikowanie się, po to, żeby przyciągnąć ludzi. Jakby ja nie dziwię się, że, że ty też myślisz o swoim certyfikacie, bo ja też wcześniej mówiąc o frameworkach, gdzie ja uważam, że powinniśmy skupiać się na identyfikowaniu problemów i zastanawiać się, jakimi narzędziami, jakimi procesami te problemy możemy rozwiązać, niż szukać kolejnych frameworków, które rozwiążą nas, nasze problemy. Ale ja też jakby. Będąc niezależnym konsultantem, bije się z myślami, czy ja nie powinienem stworzyć swojego frameworka, który w prosty sposób pomoże mi pracować z klientami. Więc każdy z nas, jakby pracując w tym swoim obszarze, styka się z tą, jakby, mhm. y, z, z tą rzeczywistością, no bo jakby ja potrzebuję frameworka po to, żeby w prosty sposób opowiedzieć, o co mi chodzi. Jak mm -hmm. chce wprowadzić jakąś zmianę. Wy potrzebujecie certyfikatów, żeby. No, jakby mogę zapytać o argument, jakby o powód, ale e, myślę, że to jest, jakby. Rozumiem ten powód, bo z jednej strony to jest właśnie nagroda za jakby potwierdzenie zdobycia umiejętności, ale z drugiej strony no, to też jest rynek. Nie? To, to, jakby mm -hmm. Jest to pewna gałąź rynku szkoleniowego, która jest do zagospodarowania. Tak, ale, ale też oczywiście. Zresztą powiedziałeś coś, coś ważnego, a propos tego, że ty też potrzebujesz frameworku, żeby to sprzedać. Tak, rozwiązania sprzedają. Tak, Jedna z trzech zasad konsultingu rozwiązania sprzedają. Um, jeśli masz coś, co jest opakowane w ładne pudełeczko, no to super, tak? No właśnie między innymi dlatego safe jest tak niesamowicie popularny, bo Dean Laughingwell wziął coś, co działało w jednej organizacji opakował w ładne pudełeczko, nadał ładną nazwę, nawiasem mówiąc: nomen omen, oh ładny skrót. Nie. Nie? i to się genialnie zaczęło sprzedawać, zresztą kurczę, chapeau ba. ja jestem pod wrażeniem jego umiejętności sprzedażowych Dean Laughingwell jeżeli chodzi o, o, o nawiasem mówiąc twórca sejfa dla tych, którzy nie, mie nie, mie nie, mie nie mieli okazji się zetknąć jakby marketingu mistrzem jest ja? To ja mogę dorzucić yy, Jurgena apelu i jego Management 3.0. To też mm -hmm. jest framework, który Jurgen nie wymyślił nic nowego. On wziął i on nawet to we wstępie do książki chyba pisze, że tak? on pozbierał po prostu różne metody, które są spójne i uważa, że dla osób będących liderami to może być bardzo przydatne. Yy, tylko z, z, z tą różnicą, że Management 3.0 działa i, i da się go aplikować w prosty mhm. sposób do jego praktyki, do, do organizacji. Z Sejfem już pomidory. S safe ma bardzo prosty, ładny rysunek, ale sam jest bardzo skomplikowany, natomiast Management 3.0 ma książkę, która jest bardzo prosta. Tak, tak. tak? Ja, uwielbiam, tak, tak. Ja, ja uwielbiam w kontekście Safe'a, w którejś iteracji jeszcze, bo oni teraz jak przedstawiają tą swoją strukturę, to ten obrazek już ma kilka zakładek, to znaczy jest kilka różnych wersji, które nakładają mm -hmm. na, na strukturę safe kolejne warstwy, ale chyba w nie pamiętam wersji, ale w którejś wersji to wszystko, do którejś wersji to wszystko było. Razem, w jednym miejscu. I pamiętam takiego tweeta, jak ktoś zaznaczył znalazłem yy, użytkownika. Gdzie jest użytkownik na tym wykresie? I taki skomplikowany gąszcz różnych zależności i jeden punkt styku z z, z, z userem, co jest jakby mm -hmm. jest to agile'owy framework. Jedna z zasad mówi i wiele pryncypiów mówią o tej bliskości do użytkowników, o weryfikowaniu tego, nad czym pracujemy, współpraca ponad negocjowanie kontraktów, chociażby. I, no i to była taka też wtedy refleksja dla mnie: no, to jest trochę za bardzo hierarchiczny framework. Przyszła mi do głowy jedna rzecz, no. o, o której nie rozmawialiśmy. Ale myślę też, że dużo problemów z tymi frameworkami, takich poszukiwań, nowych rozwiązań bierze się z niezrozumienia podstawowych zasad manifestowych, mhm. bo tak. ja na przykład bardzo długo znaczy rozumiałem zasadę współpraca z klientem ponad negocjowanie kontraktu, ale przyznam, przez wiele lat odbierałem to na zasadzie: no po prostu jakby znajdźmy wspólny język, zamiast przerzucać się dokumentami fizycznymi, kontraktami, mhm. podpisywaniem umów, które też są ważne, bo warto je mieć w sytuacji, kiedy coś pójdzie nie tak, ale jednak ważniejsze jest to, żeby po prostu ruszyć z projektem i działać. A teraz uważam, że no kontraktowanie współpracy, czy komunikacji, tego, jak chcemy jako zespół funkcjonować, tworzenie takich spójnych zasad, czego od siebie oczekujemy i czego od siebie potrzebujemy, jest absolutnie fundamentalne do tego, żeby tą współpracę mhm. stworzyć. Stawiam kropkę. Oddycham. Tak, właśnie. Ale bardzo znowu, znowu wspominać o fajnej rzeczy, bo to jest nie to jest nie zamiast, tylko ponad. Tak? tak? W Agile manifesta, że to jest, to jest to, że te kontrakty też są ważne, nawet takie legalne, bo to nie o to chodzi, żeby nie podpisać z kimś kontraktu, bo kontrakt czy, czy umowa, ona jest po to, że jeżeli by coś poszło nie tak. Nie? A trzeba powiedzieć, że szczególnie jeżeli się współpracuje z dużą firmą, z jakąś korporacją i, i spotkasz tam ludzi, którzy są super życzliwi, nie? ekstra, tak, i podpiszesz z nimi umowę bardzo życzliwą, na warunkach bardzo otwartych, to wcale nie znaczy, że ci ludzie tam będą za dwa lata. I tam za dwa lata mogą być osoby, które będą chciały tą sytuację wykorzystać, bo mamy podpisaną umowę, która nie opiekuje pewnych aspektów. Fajnie, że o tym mówisz. Dokładnie no. tak, 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 tak. Więc umowy i kontrakty są ważne, też takie, o których ty wspomniałeś, czyli takie kontrakty wewnętrzne, tak? Jak my się ze sobą komunikujemy? Nie? My u nas w wraz, kiedy byliśmy jeszcze większą firmą, mieliśmy całą masę takich rzeczy. W stylu na przykład po 18:00, jeżeli napiszesz na slaku, to załóż, że nie zostanie to odczytane do kolejnego dnia. Nie? Albo jeżeli potrzebujesz czegoś pilnie po godzinie 18, musi być telefon. Jeżeli ktoś nie odbierze, to musi koniecznie pójść SMS z informacją, po co był telefon. Ja? E, bo nie oddzwaniamy Fajne. do siebie na pracowe numery e, wieczorami, chyba że jest rzecz pilna, ale my musimy wiedzieć, jaka to jest pilna rzecz. Mm. Ja? I tego była cała masa jeszcze innych rzeczy. Typu, jeżeli ktoś przez rok, przez pół roku nie pójdzie na urlop, to przez, na dwa tygodnie odcinamy dostępy. Gdybyśmy. <laughs> <laughs> e, no, jakby problem z nielimitowanymi urlopami w firmach jest zwykle taki, że, taki, że ludzie ich nie biorą. Nie? Tak. Więc musieliśmy I... mieć zasadę, żeby wykopać człowieka na urlop. Nie? Ale to widzisz, stąd odbiję z kolei do, do, do pierwszej wartości, bo to wszystko to są procesy i narzędzia, które wspierają ludzi w ich interakcjach. Tak. I znów, jakby bardzo często jeden z argumentów przeciwko zwinności jest, no to jest to podejście w którym jakby nie ma żadnych procesów, nie ma zasad, jest anarchia, nie ma umów, tak. nic nie planujemy i w ogóle nie ma dokumentacji, nie? No ale właśnie, to są to są jakby przy czym z takimi praktykami, z takimi procesami, no, no, no jakby musi iść też. Cała kultura organizacyjna, nie? No bo jeżeli my wypracowujemy sobie te rzeczy tu i teraz, a potem przychodzi nowy pracownik yy, i on dostaje linka do Wiki na zasadzie, tu masz wszystkie zasady, jak pracujemy, przeczytaj i zastosuj, no to to nie wspiera i ludzi i współpracy, nie? To jest, to jest właśnie te procesy i narzędzia są dla nas ważniejsze, bo my tu mamy już procesy, a ty się teraz naucz. Ale na przykład system, nie wiem, Badiego, który. Towarzyszy takiej nowej osobie w poznawaniu. Oczywiście ta dokumentacja w formie linka do Wiki jest ważna, ale, ale osoba wprowadzająca, która pomaga odnaleźć się w tej rzeczywistości, jest już bardziej jakby postawieniem na tą wartość, że ludzie są dla nas ważni. I to wszystko to są takie drobne niuanse, które bardzo często sprowadzają się do. Naszych zespołowych i organizacyjnych nawyków w kontekście tego, jak ze sobą funkcjonujemy na poziomie komunikacji i, mm -hmm. i takiej współpracy, nie? oczekiwań w ogóle związanych z tym. I, i, I jak ja oczekuję, że Ty będziesz pracował i jak będziesz funkcjonował jako członek zespołu, ale też czego od Ciebie potrzebuję. I, i Ty, jako członek zespołu, też możesz mieć te potrzeby i oczekiwania. A bardzo często też funkcjonujemy w takim świecie założeń, nie? że ktoś przychodzi z doświadczeniem, ktoś przychodzi do pracy, więc na pewno wie, jak się odnaleźć w strukturach zespołowych. To jest też powód, dla którego jakby Zajmuję się tym tematem na uczelni, że polski system edukacji nie uczy ludzi pracy w grupie, a tak. my na rynku pracy już w tym momencie to jest absolutny standard. Nie? To jest trochę tak, jak nie pytasz człowieka o to, czy umie korzystać z komputera i nie wpisujesz umiejętności pisania czy, czy korzystania z komputera, nie wpisujesz do CV. Tak samo jak nie wpisuje się często tej pracy zespołowej, ale bardzo często też ludzie po prostu świeżaki, wchodzący na rynek pracy, oni nigdy tego nie doświadczyli. a mhm. Ludzie w zespole stwierdzają: No dobra, zatrudnili nam chłopa albo babę, przepraszam, że tak powiem, no zatrudnili nam nowego członka zespołu, i yy, yy, więc no, nie, niech on się teraz dostosuje do naszych warunków. No nie, no jakby to wszystko jest dokładnie o tym, i jak my ze sobą chcemy funkcjonować I, i jak bardzo te rzeczy nazwiemy. I też miałem taką refleksję ostatnio, że, że transparentna komunikacja to nie jest tylko mówienie o tym, czego ja od ciebie potrzebuję, ale mówienie też, jaka stoi za tym intencja, bo ja mogę mieć cały proces myślowy. Przeprowadzony w swojej głowie całą argumentację, i na końcu jest ten wynik, czego ja od ciebie potrzebuję, ale ty tej całej argumentacji nie słyszysz. I ty masz mhm. swoją piramidę potrzeb, swoją hierarchię, i moja potrzeba może być dla ciebie totalnie znikoma, nie? A mhm. ja mogę z tej rozmowy w momencie, kiedy usłyszę, nie mogę teraz tego zrobić, bo robię coś innego. Ja wyjdę wkurzony, sfrustrowany, zdemotywowany i nastawiony, nie. no z tymi ludźmi się nie da pracować, nie? Ale jeżeli za moją potrzebą pójdzie uzasadnienie e, dlaczego ja potrzebuję tego, żebyśmy to zrobili, no to dużo bardziej to otwiera e, przestrzeń na, na jakąś dyskusję, nie? Na jakąś zmianę, zmianę priorytetów. Mhm. Super. Kurczę, ja powiem Ci, jak mogłabym Cię słuchać jeszcze godzinami ale z szacunku dla czasu też naszych słuchaczy będziemy zamykać ten odcinek więc koniecznie musimy się umówić na kolejne bo, bo z widzę Tutaj tematów jest jeszcze cała masa, które, które dobrze by było zahaczyć. Podam jeszcze ciekawostkę na koniec a propos tych skrótów, skrótów nazw szkoleń skremorgowych, które rzeczywiście najtrudniejszym do zapamiętania jest to z, z produkt backlogu, bo nazywa się Professional Scrum Product Backlog Management, czyli PSPBM. Ponieważ mało kto potrafi, go, potrafi to zapamiętać, to generalnie ono maksywę PSM, boże, PM. Także jak pójdziesz do Skramorga i zapytasz o PMS-a, to wszyscy będą wiedzieć, o które szkole nie chodzi. Doskonałe. No. Także tym optymistycznym akcentem. Słuchaj, X, dzięki bardzo. Cudownie się z tobą gadało, cudownie się wysłuchało. I mam nadzieję do szybkiego zobaczenia raz jeszcze. Dzięki wielkie, że mogłem być częścią tego podcastu i do zobaczenia w przyszłości super. Dzięki. Cześć. Cześć.